Proszę Państwa, jestem w Mrągowie pod przyczepieniem. Nie, to jest Nikitowo się nazywa. Proszę Państwa, gościu ma fajny skansen, proszę bardzo, muzeum. Datki kazał mi otworzyć, samemu wchodzę. No i miałem nie wejść, ale nie żałuję. Zobaczcie, starocie różne nazbierał, fajne. Zobaczcie, z Suzaną tu jesteśmy. Obraz stary, zobaczcie. Zgromadzenie z 1895 rok. Ale staroć, ja pierniczę. Fajne, fajne. No, jednak warto było wejść. A tutaj rogi poroza różne. Sensbook. Aha, dobrze. To znalazłeś na Facebooku. To... Aha, to, no to to wziąłeś? Tak jest. Dobra, no widzicie, to mnie pan też znajdzie. Proszę bardzo. A tu właściciel, proszę państwa, z tego wszystkiego. Nikitowo. Nikutowo. A, Nikutowo. A, Nikutowo, dobra. Tak, pamiętam, moja mama takie miała na dusze, takie miała i podobne inne troszeczkę. Ajajaj. To dla dzieci takie robię tutaj szkolenia. A, Louis Fede de Colpule Onfo. Tavi? Lieberman. Kołyska, kołyska pule Onfo, Tavi. Dzień dobry, pamiętam te makatki, moja mama takie miała. A ja się nauczyłem przy takich lampach naftowych. Już na ropę były, dlatego że już nie można było nafty kupić. Bo z daleka od wioski mieszkałem, bo jakiś komunista wziął nasz prąd i w inną część wioski przeprowadzili. I proszę Państwa, zobaczcie. Lajkujcie, subskrybujcie i odwiedzajcie przede wszystkim, kurczę. O, zobaczcie, karoca stara, napad na dylizans, wiejnia, ja tym pracowałem. Ja to nie chciało mi się, a ojciec zmuszał, trzeba było kręcić. Bo ja pamiętam tamtą epokę. A tego nie wiem, tej maszyny nie znam. To jest do zagniatania masła. Aha, to było inne coś. To tak, masełko było zrobione, to później jeszcze... A to u nas takiego rzeczy nie było. Mama zagniatała łyżką, a myśmy w kierzonce robili. A potem weszły bańki kręcone. Jawa, no fajnie. A ludzie to powyrzucali, ile u mnie było i nikt nie mieszkał, siostra ze szwagrem powyrzucali. Szwagier w cudzysłowie. Zobaczcie, polski orzeł, kurczę. No, to nie polski. Nie polski? Nie. Pruski. Pruski. Ho, ho, lala. No ale co, no to takie były te. No i widzicie, przyjeżdżajcie, oglądajcie, hoka, hej, oszczędzam ten.